Cześć, witajcie bardzo serdecznie w ten okołoświąteczny czas. Przygotowałam dla Was relację z takiego świątecznego, produktywnego dnia. Będzie tutaj mnóstwo świeczek, światełek, świątecznego nastroju, no i oczywiście nauki. Na ten dzień zaplanowałam trzy główne rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, chciałam dokończyć test Rorschacha. Po drugie, pracuję teraz nad takim programem rozwojowym na bloga i dzisiaj akurat zajęłam się tematem emocji. A po trzecie, miałam do zrobienia tłumaczenie na konwersatorium, również na moje studia. Zaczęłam od Rorschacha. W tym roku mamy zajęcia z metod projekcyjnych i między innymi omawiamy właśnie test plan Rorschacha. To jest dosyć popularny test, mimo to, że już się go nie stosuje, bo jest trochę przestarzały i ma wątłą wartość empiryczną, to możecie kojarzyć ten test właśnie z jakichś takich starszych serialów detektywistycznych, kryminalistycznych. On polega na tym, że mamy plamę, która trochę przypomina plamę atramentową, no i właśnie osoba badana musi spojrzeć na plamę i powiedzieć, w jakich obszarach co widzi w tej plamie. Na przykład w tym momencie, tej plamie, która Wam się wyświetla, chociaż to nie są dokładnie plamy Rorschacha, powiedzmy, że widzę dwa anioły, które wzbijają się w niebo. No i na zajęciach opisujemy te obszary, potem przeliczamy punkty. Ja właśnie tutaj musiałam przenieść moje odpowiedzi na tablicę odpowiedzi. Następnie przez dokładnie chwilkę robiłam notatki z książki, którą teraz czytam. Zacznij myśleć jak mnich. Książka jest absolutnie świetna. I właśnie teraz próbuję takiej nowej metody robienia notatek z książek, ale opowiem Wam o tym w innym filmie. Muszę się przede wszystkim zastanowić, czy będzie to coś, co będę robiła na dłuższą metę, ponieważ takie notatki z książek i to jeszcze z użyciem metody Active Recall zajmują strasznie dużo czasu. Po książkowych notatkach przeniosłam się na dół, usiadłam w głębokim fotelu, rozpaliłam w kominku, zapaliłam świeczkę, a tak właściwie to tata rozpaliła mi w kominku i byłam gotowa do 3 godzin wykładów, które miałam mieć tamtego wieczora. Jak się jednak okazało, zostały odwołane. Taki setup tu mam, a facet odwołał wykład. O, tak, tutaj mieliście komentarz na żywo. I tym magicznym sposobem mój wieczór rozszerzył się o całe 3 godziny. Trochę szkoda, bo bardzo lubię te wykłady, ale wykorzystałam ten czas na pracę nad tym projektem rozwojowym, który właśnie szykuję na bloga i zajmowałam się emocjami. Albo przynajmniej starałam się intensywnie zajmować się emocjami, bo tak jak widzicie, mój pies niesamowicie mnie rozpraszał. Pewnie chciał zdobyć tą bułkę, która leżała na moim kolanie. No i ona tak czasami ma, że ma straszną ochotę się przytulić. Mam taki pomysł na post o tym, czym są emocje, jak sobie z nimi radzić, ale co dla mnie najważniejsze i też na ten moment najciekawsze, jak nazywać emocje, bo bardzo wiele osób ma właśnie problem z nazywaniem emocji. I tutaj zajmowałam się szukaniem synonimów do znanych emocji, do emocji podstawowych. Tłumaczyłam sobie również jeden artykuł amerykański, który był inspiracją właśnie trochę do tego projektu. Czytałam też notatki z wykładów, z emocji i motywacji, które również były inspiracją do tego, co chcę stworzyć na blogu. Jest to raczej projekt długoterminowy, w którym mam zamiar włożyć ogrom pracy. Chciałabym, żeby to był taki mini kurs rozwojowy, więc raczej trzeba będzie trochę na niego poczekać, ale myślę, że będzie to coś bardzo ciekawego i bardzo wartościowego i bardzo dobrze mi się nad tym pracuje. Następnie przygotowałam zimową herbatę i zjadłam pyszną kolację. To jest kanapka ze Starbucksa z burakiem. Bardzo polecam dla zabieganych ludzi. Przyszedł ten czas, na który czekałam od pół roku. To jest moment odpalenia mojej ulubionej świeczki. Jest to zapach wanilia pomarańcza. Tutaj mam pomarańczową herbatę i ta świeczka czekała na swoje wielkie otwarcie. O matko, jak pachnie. Cały rok.
ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj zrobiłam, było tłumaczenie. Mam na studiach psychologicznych taki przedmiot, który nazywa się translatorium i żeby go zaliczyć, muszę zrobić jedno tłumaczenie artykułu naukowego z języka angielskiego na polski i muszę zrobić prezentację, a właściwie zaprezentować prezentację z drugiego artykułu, który sama znajdę i wybiorę. Jak widzicie, zaczęłam około godziny 22 i powiem Wam, że to tłumaczenie zajęło mi strasznie dużo czasu. Naprawdę nie wiedziałam, że aż tyle mi to zajmie. Ja ogólnie jestem dobra z angielskiego, uwielbiam angielski, uczę angielskiego, głównie dzieci, jest to moja pasja. Natomiast będąc szczera z Wami i ze sobą, muszę przyznać, że tłumaczyć nie cierpię. Kiedyś robiłam jedno tłumaczenie na zlecenie, właśnie za pieniądze i wtedy zrozumiałam, że tłumaczenia to nie jest moja bajka, bo wtedy tak naprawdę trzeba pisać ten tekst od nowa i naprawdę to, jeżeli nie ma się w tym wprawy i doświadczenia, to jest to strasznie czasochłonne i ja zdecydowanie dużo lepiej bawię się przekazując wiedzę i ucząc drugą osobę angielskiego, niż siedząc przed ekranem laptopa i tłumacząc i jakby pracując z samym martwym tekstem. Artykuł, który miałam do przetłumaczenia, miał tytuł Eye Movements and Hazard Perception in Active and Passive Driving, co przetłumaczyłam na ruchy gałek ocznych i postrzeganie zagrożenia podczas aktywnego i pasywnego prowadzenia pojazdu. No i możecie sami wywnioskować po tytule, że nie był to najciekawszy temat, jaki mógł mi się trafić. Nie był też najgorszy, bo z tego, co opowiadały mi koleżanki, to jedna z nich, Ala, którą pozdrawiam, miała coś o żeglarzach i to w ogóle jakiś był temat z kosmosu, więc ja miałam dosyć praktyczny temat, natomiast też jakoś mnie nie zachwycił. Moim największym wrogiem był czas i perfekcjonizm. Po pierwsze, chciałam zrobić to jak najszybciej, bo mam dużo więcej ważniejszych rzeczy, a to jest, wiecie, takie po prostu zadanie, które trzeba wykonać, zrobić je i tyle. I chciałam poświęcić na nie jak najmniej czasu. A po drugie, mój perfekcjonizm, który sprawiał, że tłumaczyłam nawet słówka, które znałam, tylko po to, żeby zobaczyć, czy może nie da się tego przetłumaczyć jakoś lepiej. Chciałam, żeby te zdania były no jak najlepiej przetłumaczone, co oczywiście gryzie się z tym, że chciałam to zrobić jak najszybciej. Dlatego po jakimś czasie stwierdziłam, że nie ma sensu tłumaczyć tego, wiecie, tak na piechotę, słowo po słowie, bo po prostu to zajmowało mi strasznie dużo czasu i stwierdziłam, że będę wpisywała po prostu cały akapit w Google Tłumacz, a potem będę po prostu poprawiała wszystkie błędy i tylko, wiecie, jakby poprawiała te zdania, które mi się nie podobają i to faktycznie mega przyspieszyło cały proces tłumaczenia. I powiem Wam, że szczerze mówiąc, ja nigdy wcześniej nie używałam Google Tłumacza i w ogóle odradzałam go wszystkim moim uczniom i zawsze miałam takie przekonanie, że jest tam mnóstwo błędów i że w ogóle on się do niczego nie nadaje, a tym razem Google Tłumacz był dla mnie naprawdę zbawieniem i naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak dobrze było to przetłumaczone i faktycznie było kilka takich, wiecie, podstawowych błędów, typu, że zamiast hazard przetłumaczyć jako zagrożenie, to czasami tłumaczył to na hazard. Jakby gdybym wysłała coś takiego profesorowi, no to w ogóle porażka. Natomiast ja, wiecie, i tak tłumaczyłam potem ten tekst i go sprawdzałam, więc Google Tłumacz tylko po prostu usprawnił moje tłumaczenie i jakby byłam po prostu zdziwiona tym, jak dobrze to zrobił. Jak widzicie, siedziałam do około 2 nad ranem. Ja nigdy nie uczyłabym się do tej pory, ponieważ mój mózg już nie funkcjonuje o tej porze. Natomiast z tłumaczeniem przymusiłam się i chciałam zrobić jak najwięcej. W te prawie 5 godzin tłumaczenia udało mi się przetłumaczyć 8 na 18 stron, czyli jeszcze będę musiała do tego przysiąść. Ale i tak jestem dumna, że udało mi się wytrzymać tyle godzin ciurkiem na tłumaczeniu, bo zrobiłam sobie tylko jakieś 20 minut przerwy gdzieś pomiędzy. Hej, to wszystko na dzisiaj. Chciałabym zapowiedzieć jedną rzecz. Specjalnie tutaj zapaliłam się na czerwono, ponieważ chciałabym zapowiedzieć wspólną naukę. Na moim Instagramie umówiliśmy się już na wspólną naukę, świąteczną wspólną naukę i od 20 grudnia do końca roku codziennie rano o 9 spotykamy się u mnie na Instagramie na live i uczymy się razem przez 45 minut. Więc jeśli chcielibyście pouczyć się z nami, to zapraszamy od 20 do końca roku o godzinie 9 na mojego Instagrama. Do zobaczenia!